Internauci masakruja Blankę. Zebrała głos, byłam pewna, że wygram. 26 lutego poznaliśmy polskiego reprezentanta Eurowizji 2023. Do Liverpoolu w maju wyleci Blanka, która na scenie przed milionami widzów wykona utwór solo. Choć każdy w naszym kraju dobrze kojarzy tę piosenkę, bo świetnie przyjęła się w radiu, wiele osób ma zastrzeżenia, jakoby w takim samym stopniu spodobała się fanom Eurowizji. Blanka nie była faworytka internautów, ale została zwycięzczynią w głosowaniu jurorów, ich decyzja jest w sieci bardzo krytykowana. A Edyta Górniak w rozmowie z reporterem Super Expressu stwierdziła, że tak wybrała Polska. Co na temat swojego triumfu miała do powiedzenia Blanka? Czy jest gotowana na masę krytycznych komentarzy, a nawet hejterskich, które przeczyta pod postami w internecie? Odpowiedz w poniższym materiale.